Radosna atmosfera wesela w Kanie Galilejskiej to przestrzeń, w której Jezus rozpoczyna oficjalną drogę. Drogę w kierunku krzyża. Leżąca w pobliżu Nazaretu Kana Galilejska jest miejscem pierwszego cudu Jezusa. Co ciekawe, nie jest to cud związany z dramatyczną potrzebą człowieka w postaci uzdrowienia duszy lub ciała. Scenerią pierwszego znaku jest bowiem wesele. To cud w przestrzeni świętowania, które ze względu na brak wina mogło nagle się zakończyć. Wino w Biblii to symbol radości, którą Bóg daje zachowującym z Nim przymierze. Brak wina to brak radości z powodu niewierności wobec przymierza z Bogiem. Biorąc pod uwagę chronologię dotychczasowych wydarzeń Jezusa, trzeba powiedzieć, że Mistrz wrócił już po chrzcie znad Jordanu, był kuszony na pustyni i wybrał 5 swoich uczniów – Jana, Andrzeja, Szymona Piotra, Filipa i Natanaela. Teraz ze swoimi naśladowcami jest zaproszony na wesele. W tamtych czasach takie świętowanie trwało nawet do 8 dni. Na tym weselu jest już matka Jezusa. Jest, bo być może związana jest z rodziną i to sprawa oczywista, że ona musi tam być i pomagać. Ona po prostu cieszy się z nowożeńcami. Nie ucieka, nie unika momentów radości i świętowania. Uczestniczy w tej wyjątkowej chwili, ale nie jako bierna obserwatorka. Ona angażuje się w potrzeby swych bliźnich. I tak widząc zakłopotanie wynikające z braku wina, Maryja natychmiast szuka rozwiązań. Widzi tych dwojga poślubionych sobie młodych, i nie dziwi się, że nie mają jeszcze ogarniętego zmysłu organizacyjnego. Skąd w sumie mają mieć doświadczenie, skoro są na starcie? Poza tym to bardziej sprawa rodziców i starosty weselnego. Dlatego Maryja, przez nikogo nieproszona, idąca za podpowiedzią matczynego serca, ratuje ich świętowanie. Pełna odwagi zwraca się do swojego syna i dobitnie stwierdzając, nie mają wina, prosi w domyśle Jezusa o interwencję. A jej syn odpowiada, czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Co ciekawe, nie są to słowa zbywające prośbę matki. Dlaczego? Otóż, jak tłumaczą egzegeci, odwołując się do semickiej formuły stwierdzenia, słowa zastosowane przez Jezusa są pozytywną odpowiedzią wobec Maryi i można je wyrazić takimi stwierdzeniami. Czy myślisz o tym samym, co ja? Lub jakaż mogłaby być niezgoda między mną a tobą? A nawet to tak twoja, jak i moja sprawa. I kontynuując, Jezus dodaje, czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Godzina odnosi się do męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Matka prosi Go o cud, a Jezus wie, że cud zdziałany jako znak Jego boskości stanie się początkiem Jego drogi ku śmierci. Gdy objawi się jako Syn Boży, ściągnie na siebie nienawiść. Kana to taka próba przed ogrójcem, odsunąć czy wejść w to. A zatem Maryja słowami „wina nie mają” nakłania Jezusa do rozpoczęcia publicznej działalności, która zakończy się publiczną śmiercią. Wręcz wymusza i mówi, to już ten czas. A Jezus niejako chce powiedzieć matce, że w ten sposób wysyła go na pole bitwy, na pojedynek z siłami zła. Zgadzając się więc na prośbę matki związaną z winem, Jezus nie tyle ratuje sytuację wesela, co rozpoczyna godzinę śmierci. Warto zaznaczyć, że w tej wymianie zdań Jezus swą matkę tytułuje słowem
niewiasta. Bo od tej chwili Maryja ze względu na troskę o ludzkość nie jest już tylko jego matką, jest matką wszystkich, podobnie jak niewiasta Ewa matką ludzkości. Zresztą Jezus potwierdzi to ostatecznie na krzyżu. I tak w Kanie Maryja daje Jezusa jako Zbawiciela grzesznikom, a na krzyżu Jezus daje ją ludzkości jako matkę, ucieczkę grzeszników. W scenie godów w Kanie Maryja wypowiada najbardziej znaczące dla nas słowa. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Inaczej wykonajcie nawet z trudem Jego wolę, a to przerodzi się w świętowanie. Kontynuując, Jezus wobec sugestii matki nakazuje sługom: wypełnijcie stągwie wodą. Woda w kamiennych stągwiach służyła do rytualnych obmyć, również tych dotyczących obmycia rąk przed posiłkiem. Stągwie miały pojemność 2 lub 3 miar, a jedna miara to nawet 45 litrów, czyli były to potężne naczynia mieszczące między 90 a 135 litrów wody. Liczba 6, 6 stągwi może sugerować 6. dzień stworzenia, czyli stworzenie człowieka. Do pełni brakuje 7. stągwi, którą jest sam Jezus i Jego życie. Kamienne stągwie nawiązują do wypisanego na kamiennych tablicach prawa Bożego. Stągwie jednak są puste, bez wody, czyli bez serca, bez ducha, bez życia. Jezus swoim pięknym człowieczeństwem, niczym wodą, wypełnia prawo, wypełnia stągwie. Mówi do sług: wypełnijcie stągwie wodą, wodą dobroci, człowieczeństwa. Wypełnijcie je życiem, a prawo nie będzie tylko zbiorem pustych zasad. Słudzy za sugestią Maryi, którą pewnie znali z prawości serca, wykonują zadanie zlecone przez Jezusa bez wahania. Mało tego, robią to z wielką starannością, gdyż napełniają stągwie aż po brzegi. Co ciekawe, drugie polecenie, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu, realizują równie bez ociągania, chociaż to wyjątkowo dziwne, zanurzać dzban służący do wina w wodzie służącej do obmycia. Mało tego, podać ten dzban staroście, czyli testerowi potraw i napojów na weselu. Mimo to wypełniają dokładnie rozkaz i przez to są idealnymi sługami Nowego Przymierza. To ich woda człowieczeństwa, dzięki zaufaniu i posłuszeństwu Jezusowi, zamienia się w wyborne wino. Mało tego, starosta potwierdza jakość wina i wyraża wielki podziw wobec Pana Młodego. Trud rodzi świętowanie, krzyż rodzi zmartwychwstanie. I tak w Kanie Jezus nabywa, pozyskuje swój lud, jest gotowy oddać życie za swoją oblubienicę. Co ciekawe, w języku hebrajskim słowo kannach oznacza właśnie pozyskać, nabyć. Jednocześnie cud w Kanie jest pierwszym znakiem mówiącym, kim jest Jezus. A znak ma mobilizować wiarę człowieka, czyli kształtować jego spojrzenie, by w tym, co zwyczajne, widzieć coś nadzwyczajnego, czyli Boże działanie, chwałę samego Boga. Tyle ewangelicznego obrazka. Przejdźmy teraz do 5 chlebów wskazówek. Po pierwsze, Twoje zasady, zadania i obowiązki w postaci kamiennych stągwi potrzebują wody Twojego człowieczeństwa, czyli uśmiechu, dobroci, serca i słowa nadziei. Stągwie bez wody, bez życia nie spełniają tego, czemu służą. Po drugie, napełnianie stągwi wodą życzliwości zawsze związane jest z trudem i wysiłkiem. Życie może być męczące, a wierność obowiązkom może przerastać. Ale zaufanie Jezusowi przemienia wodę wysiłku w wino świętowania. Zobacz, czym większy trud, tym potem większa jest radość z osiągniętego celu. Po trzecie, wrażliwość Maryi na ludzkie braki i problemy uczy cię walki z wyrachowaniem i obojętnością. Matka działa natychmiast,
A zatem nie odkładaj pomocy na jutro, bo jutra może nie być, a Twoja wrażliwość serca może ostygnąć. Po czwarte, Maryja zachęca Cię do tego, abyś nie myślał ciągle o tym, czego Ci brakuje, ale abyś zwrócił uwagę na to, co już masz. Mało tego, wykorzystał to, jak słudzy wykorzystali nagromadzoną w domu wodę. Świętowanie tego, co masz, rodzi większe cuda i daje jeszcze większe świętowanie. I po piąte, Maryja jest słowem odwagi dla Jezusa, zachętą, by On już rozpoczął swoją życiową misję. Może i dla Ciebie Maryja będzie dziś kimś, kto pozwoli Ci uwierzyć w niezwykłość Twojego działania i wyjść z ciasnoty swojego myślenia. Po 5 chlebach wskazówek pora na 2 ryby cytatów. Pisze arcybiskup Fulton Sheen. Tak oto na uczcie weselnej uczynił to, czego nie chciał uczynić na pustyni. Zdziałał na pełnym widoku ludzi to, czego odmówił szatanowi. Szatan prosił go, by zamienił kamienie w chleb, aby stał się on mesjaszem gospodarczym. Jego matka poprosiła go, aby zamienił wodę w wino, aby mógł stać się zbawicielem. Szatan kusił go, by zawrócić go od śmierci. Maryja kusiła go ku śmierci i zmartwychwstaniu. Szatan próbował go poprowadzić z dala od krzyża. Maryja posłała go ku krzyżowi. I drugi tekst to słowa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który nazywając Maryję w Kanie gospodynią pisze: jak wielką łaską dla Kościoła było Twoje macierzyństwo od początków narodzenia Kościoła. Jak Bóg jest delikatny, że ani na chwilę nie pozostawia nas bez matki. W rysach matki rozpoznajemy największe podobieństwo do jej dzieci. Jeżeli więc chcemy poznać syna, musimy przyglądać się matce. Matka prowadzi do syna. Kończąc, zachęcam Cię do chodzenia z tym słowem przez cały tydzień. Niech ono niczym woda ożywia stągiew Twojej codzienności, zasad, obowiązków i zadań. Jak zwykle w tym miejscu dziękuję też tym, którzy swoimi ofiarami wspierają już projekt 5 chlebów i 2 ryby. Zapraszam kolejne osoby do współpracy. Informacje dotyczące finansowania projektu znajdziecie w opisie tego filmiku lub na mojej stronie www.dumanie.pl. Z góry dziękuję za każdy gest dobroci. Pozdrawiam każdego z Was i do zobaczenia oczywiście za tydzień. Ojciec Mariusz, Karmelita Bosy. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech zstąpi na Ciebie i pozostanie na zawsze. Amen. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powiem.